Tu jest to nasze okropne, ciągle wybijające szambo. I to jest ono zaraz pod oknami. O. Od kuchni. A to jest nasz dom od frontu. Miała być kiedyś kostka, ale zostały położone płyty. A teraz idziemy z drugiego frontu. Tu jest najgorsze miejsce. Kiedyś w tym miejscu, o tutaj, rosły piękne kwiaty sadzone przez moją świętej pamięci mamcię. Niestety to, co jest teraz, to jest obraz nędzy i rozpaczy, ponieważ są pokopane dziury przez psy, w których to sobie leżą. Nie ma trawy w ogóle, tyle co tam kilka listków, no tu troszkę więcej. Ale wszędzie rozkopane. Wszędzie rozkopane. Dopiero tutaj trochę więcej trawnika. To jest nasze miejsce, gdzie staramy się głównie spędzać czas. Ten skrawek wybetonowanego ogrodu, zwany tarasem. Moje jabłonki po moich pradziadkach. Jedyne, co się ostały, owocowe drzewka. Bezsadzony przez moją mamę. O, i to jest to miejsce, które marzymy, żeby wyglądało zielono. Było oazą od naszych psiurów, które to widać, o, jak piją wodę z basenu. I tu już wkraczamy w trochę lepszą część naszego ogrodu. Niunia, śmoćku. Tam schowany pod stołem wazon kot. Nasz mały domek, w którym mieszkamy my i 5 psów i kot. A tam w tle nasz lasek. Najładniejsze miejsce na naszym terenie. Oczywiście tutaj pełno też dziur, a jakże pokopanych. Tu jest nasze cudowne sąsiedztwo, czyli cmentarz. Nasza szopa też za piękna nie jest. O, a to jest takie fajne, ładne miejsce, w którym się najczęściej bawimy z psami. No i tam już wchodzimy do naszego lasku. Helutek! Cześć, chłopaku! To jest nasz Heluś z niedowładem tylnych nóżek, adoptowany 3 lata temu. Śmoku, Reja. Śmoćku. O, idziemy do naszego lasku. Pan mąż, proszę pomachać. Nasz adoptusek. Na rzadko leci. Niewidomy, niesłyszący. Gromuś też adoptowany. I Herunia, 15-latka emerytka, gdzieś tutaj się... Niunia! Idzie. Brawo. On ma
Idzie Niunia. Chodź, staruszko. Chodź, starubinko, 15-latka nasza. I to one, te cztery duże, nam tak psocą, bo nam kopią doły.